Gdy byłam dzieckiem, mój świętej pamięci dziadek nauczył mnie takiego zabawnego wierszyka. Tu leży Urban Jerzy, co w Boga nie wierzy, niech się każdy nad tym grobem wzruszy, te dwa groby obok to są jego uszy. No wtedy niewiele wiedziałam na temat tego, kim tak naprawdę jest Jerzy Urban, jaka odpowiedzialność na nim spoczywa, jakich nikczemnych czynów i bluźnierstw dokonał, ale wiedziałam, że no, jest to człowiek niewierzący, za którego należy się modlić. Gdy byłam na spotkaniu w Chicago, jedno z pytań, które padło, dotyczyło tego, czy wzięłabym udział w wywiadzie u Moniki Jaruzelskiej na jej kanale na YouTube, gdybym została zaproszona. A powiedziałam, że nie wzięłabym udziału z tego powodu, że jest to w willi generała Jaruzelskiego, willi, w której on przebywał, która do niego nie należała, no, która już teraz została Monice Jaruzelskiej przyznana. Wciąż widnieje tam jego zdjęcie. Sam cykl Towarzyszka Panienka odnosi się do właśnie tamtych czasów. Nie zmieniła ona zdania, nie zmieniła ona poglądów, co widzimy chociażby, gdy obserwujemy ten ostatni wywiad z Jerzym Urbanem, a jednak wiele osób uwierzyło w jakąś taką jej odmianę ze względu na to, że w ostatnim czasie bardzo często robiła wywiady, czy to z członkami Konfederacji, czy to z innymi prawicowymi publicystami. Było to jednak na takiej zasadzie, żeby zapraszać każdego i z różnych światopoglądów. Czy naprawdę jednak tym prawicowym postaciom, które przychodziły do niej na wywiady, czy było to dla nich korzystne? Nad tym możemy się zastanowić. No i wiele osób mówiło mi, co takiego ja mam przeciwko temu, że przecież to bardzo profesjonalne wywiady. No zapewne dziennikarstwo jest profesjonalne. Różne osoby były zapraszane i często właśnie się pojawia to pytanie, co mi w tym przeszkadza. Przecież jest to postać nietuzinkowa, tak wiele różnych wywiadów. Niektórzy twierdzą, że jest to takie łączenie wręcz ludzi. No wydaje mi się, że tutaj ten ostatni wywiad z Jerzym Urbanem pokazuje prawdziwe oblicze towarzyszki Panienki. Rozmawia z kimś, kogo znała od lat, z kimś, kto budował mit jej ojca, kimś, kto zajmował się propagandą w tamtych czasach, w czasach PRL-u, z kimś, kto siał nagonkę na księdza Jerzego Popiełuszkę, nazywając jego kazania seansami nienawiści. I kto wie, czy ta nagonka rozpowszechniana przez Jerzego Urbana nie była jednym z takich no właśnie powodów, dla których później ksiądz Jerzy stracił życie, był brutalnie torturowany, zanim został zamordowany, a potem po jego już śmierci Urban cynicznie mówił, że ta sprawa porwania i mordu Popiełuszki jest przecież nadzorowana przez Kiszczaka, a więc jest w dobrych rękach. Przypomnijmy, że do dzisiaj nikt nie został skazany za mord księdza Jerzego Popiełuszki. W tym programie, w tej rozmowie prawie dwugodzinnej Urbana i Jaruzelskiej,
ona zażartowała z popiołuszki, pojawił się taki żart. Jak mamy to rozumieć? Niektórzy to tak oglądają bez żadnej refleksji, bez żadnego takiego rozeznania, o co tak naprawdę chodzi. I ten świat, który wytworzyła Monika Jaruzelska na swoim kanale, możemy nazwać światem relatywizmu. Światem, w którym nie ma nazwanego dobra i zła, prawdy i fałszu, sprawiedliwości i niesprawiedliwości. Nie ma podkreślenia tego, co jest cnotliwe, co nie jest cnotliwe. Każdego można zaprosić, z każdym można rozmawiać. Ludzie cieszą się, myśląc, że jest to takie pozytywne, ale tak naprawdę to jest ideologia marksistowska, to jest ideologia lewicowa, bo ci lewicowcy, którzy uważają, że ich zdanie jest prawdziwe, a drugiej strony nie, to jeszcze są w takim paradygmacie, gdzie jakaś obiektywna prawda byłaby uznana. A tak naprawdę ten światopogląd, który odrzuca klasyczną koncepcję prawdy, który odrzuca filozofię świętego Tomasza z Akwinu, stawia na równi prawdę z fałszem. I to jest właśnie świat zbudowany przez Monikę Jaruzelską, do czego myślę, ona sama się przyznaje. Świat, w którym nie ma dobra i zła, w którym nikt nie jest skrytykowany, w którym nie ma fałszu i prawdy, w którym wszystko z pozoru jest na równi. I tutaj właśnie na tym polega ta przewrotność, ponieważ gdy wszystko jest na równi, prawda i fałsz, to nie ma już miejsca na obiektywną prawdę. Gdy sprawiedliwość i niesprawiedliwość jest na równi, nie ma już miejsca na jakąś ocenę. I to jest właśnie taki świat. Często w różnych lewicowych publikacjach pojawiały się takie argumenty, że nie można przecież nikogo oceniać, nikogo krytykować, że każdy jest trochę dobry, trochę zły. Nie można nazywać bohatera bohaterem, a zdrajcę zdrajcą. No a tu mamy do czynienia ze zdrajcą narodu, z człowiekiem, który był na usługach wrogiego systemu, który później jeszcze przez lata siał demoralizację, bluźnierstwa, ataki na Kościół oraz ataki na polską kulturę, na to wszystko, co cenne, ile zepsucia zasiał w Polsce. I tutaj jakby nigdy nic, pomiędzy jednym a drugim wywiadem oglądamy taką rozmowę z papieroskiem, w tle jeszcze gdzieś tam na drzewie postać Lenina, odzianego w chustę, taki był nawet dopisek, że ocieplamy wizerunek Lenina. To jest właśnie ten świat, świat, w którym wszystko jest pomieszane. Dobro ze złem, piękno z brzydotą, prawda z fałszem i wszystko z taką dużą dozą uśmiechu, miłym tonem. Nigdy tam nie pojawi się emocja, nigdy tam nie pojawi się taki ton emocjonalny czy wręcz agresywny, bo właśnie człowiek opętany relatywizmem jest człowiekiem pozbawionym pewnych emocji, takich emocji, jakie miał chociażby Pan Jezus w świątyni, gdzie wyrzucił tych kupców, ponieważ czasem nam jest potrzebna taka emocja, w której my się gniewamy na niesprawiedliwość, w której my czujemy, że coś jest nie tak, że nie można w taki sposób promować zbrodniarza i inną osobę, która głosi jakieś cenne wartości. I te osoby, które mają taki zmysł, widzą, że coś jest nie tak, nie do końca potrafią to nazwać. Takie osoby, które już ten zmysł rozróżnienia prawdy i fałszu, dobra i zła zatraciły, to nie widzą w tym
Nic niestosownego, ale to właśnie im się podoba. Ten świat relatywizmu, tak idealnie dzisiaj reprezentowany przez Monikę Jaruzelską. Świat, do którego chyba nie chciałabym być zaproszona, chcąc bronić tego starego świata, tego, gdzie jeszcze jasno były przedstawione pewne granice pomiędzy tym, co wypada, a tym, co nie wypada, pomiędzy patriotą a zdrajcą, pomiędzy dobrem a złem.